Tak jak powiedziałem, dzisiaj obchodzimy święto Konstytucji i święto flagi, więc kołda ramę przewodnicząca pani Małgosi przygotowała nam, myślę, że piękne przedstawienie. Trzeba bardzo uważnie słuchać i uważać, więc oddajemy teraz głos. Bardzo proszę. Dla setek młodych ludzi to jedna z wyjątkowo znaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości. Nudzą nas uroczystości, rocznice, apele, święta. Ale czy tak być musi? Przecież naród, który nie zna swojej przyszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę, aby rozważyć te trzy słowa ważne w historii Polski. Pojawiające się często hasła narodowe Polaków. Brzmią one: wolność, naród, ojczyzna. Szkoła powstań. Baczność. Do chybu.
XVIII wieku Polską nieudolnie podali królowie dynastii Wydzińców. Mimo ogromnego potencjału i terytorium rozpoczął się upadek państwa. Rzeczpospolita, osłabiona wojnami i samowolą szlachty, stawała się biedna i zacofana. Potrzebne były reformy gospodarcze, społeczne i polityczne. Nadzieją na poprawę sytuacji w 1764 roku dał nowego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podjęta przez niego próba wzmocnienia Polski nie spodobała się w sąsiednim kraju. Cała Rzeczpospolita Polska miała pozostać łatwym ruchem dla Rosji, Prus i Austrii. Dokonano więc pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Polski Sejm zmuszono do zatwierdzenia tego dreńskiego czynu, by stworzyć pozory przed całą Europą, że Polacy są sami sobie winni. Było to wstrząsem dla wielu Polaków, którzy zrozumieli konieczność poświęcenia prywatnych interesów dla dobra ojczyzny. Na szczęście w naszym kraju znaleźli się ludzie, którzy dostrzegli zło kraju i grożące mu niebezpieczeństwo. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Stasiec, Ignacy Paderewski, Stanisław Małachowski i wielu innych. To między innymi oni byli twórcami Konstytucji, która do historii przeszła pod nazwą Konstytucja 3 maja. Była to Konstytucja postępowa, jak na owe czasy. Konstytucja pierwsza w Europie, druga na świecie. Ciekawe, jak to było. Wyobraźcie sobie ciepły, wiosenny dzień. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już 4 lata. Posłowie, kochający ojczyznę, dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Cóż to za święto takie radosne, czy miasto całe wylatuje, czy wracającą na wiosnę, czy na część wiosny tak potrzebuje? O, coś większego dziś Polska świeci. To Konstytucja 3 maja. Akt wielki, ważny, godny pamięci, co cały naród jednością spala. Cała stolica obrana, huczy jak rzeka wezwana, poprzez ją chyba wymowie, ciągną na zamek posłowie, wielkiej sali naukowej, gromkie okrzyki, przemowy. Wielka na sobie ten zmiana. Wolność, równość wszystkim dana. Wszyscy zjednoczą się w pracy. Szlachta, mieszczanie, wieśniacy. I wszyscy też wypełniarze. Głos w tym niezły szczerze. To za tym nie głos wygoda. Zgoda! Zgoda! Niechaj żyją wszystkie stany. Byle razem, ramię w ramię. A wszystko zło się przełamie. Mości panowie, panie marszałku sejmowy, róbmy ustawę, róbmy ją dzisiaj. Zaklinam was, najjaśniejsze stany, abyście raczyli tę nową konstytucję przyjąć. Ciebie zaś, najjaśniejszym królu, proszę, abyś na jej przyjęcie wykonał obywatelską przysięgę, a my wszyscy zatem wróćmy przykładem. Imię Boga, Trójcy Świętej Jedynego. Ja, Stanisław August, Bożej łaski i woli narodu, Król Polski. Dla dobra powszechnego i ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, na większą całością ducha, niniejszą konstytucję uchwalam i tę całkowicie za świętą, niezruszoną deklaruję. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Przedstawiam wam postanowienia obrad sejmu 4-letniego. Po pierwsze, całej szlachcie równe prawa nadajemy. Po drugie, lud rolniczy, który ojczyznę karmi, pod opiekę prawa i rządu przyjmujemy. W Sejmie prawo ustanawiać będą posłowie i senatorowie. Szczęście narodu od spraw sprawiedliwych zależy. Przyszłych królów Polski szlachta sam wybierać będzie. Król, ojcem i głową narodu być powinien. Wojsko, wierne narodowi, strzec powinno granic Polski i jej spokoju. Libero veto, zawsze znosi.
a wszystkie decyzje większością głosów podejmujemy. Viva Konstytucja! Viva Król! Viva wszystkie stany! Na warszawskim rynku choroby się chwieją. Zaśnia wiosna, majową nadzieją. Zaśnia wiosna, nad ojczystym łanem. Dziś się dla ojczyzny chłop chorób nas panem. Oh.
Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Przypomnieliśmy sobie, jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać, bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym. Dziękuję wszystkim za przybycie. Sejmik uczniowski poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ogłaszam zamknięty. Ale w maju obchodzimy jeszcze jedno święto państwowe. Święto flagi. Zostało wprowadzone 20 lutego 2004 roku jako Święto Flagi Rzeczypospolitej Polski i obchodzimy je 2 maja. Pamiętajcie wszyscy wybrani, aby w tym dniu w swoich domach wywiesić flagi. Aby ten dzień każdy zapamiętał, przygotowaliśmy dla Was